Już zatankowane. O, teraz pięknie. O, właśnie. Dzień dobry. Witam wszystkich. Oto nasza dzisiejsza bohaterka. Mazda CX-30. Dla pana Krzysztofa. Z okolic Warszawy. Trochę to trwało, nie będę opowiadał o szczegółach, bo... A zresztą ważne. Słuchajcie, jest informacja, że auto jest sprzedane. To jest egzemplarz po gradobiciu. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale chyba tak. Tu teraz w słońcu. Drzwi. Dach. Lewa strona wygląda trochę lepiej. No jak Biedronka. Po prostu Mazda jak Biedronka. Lecz placyk jakich wiele wszędzie w Niemczech. Jak powiedziałem, jesteśmy akurat w Augsburgu. Te egzemplarze wszystko sprzedane. Ten trochę pogruchotany, już nawet zarośnięty. No ale ma adnotację, że został sprzedany. I jeszcze następny właściciel nie odebrał. Kolejny. To jakaś jedynka. Tu kolejny. Mini. Stara klasa. No i nasza. Flagami narodowymi. Nie wiem, czy to widzicie. A, nic nie widać. Pierwsze kilometry w kołach. Chciałem wam pokazać przed chwilą auto przeozdobione w flagi narodowe niemieckie. No, nie wiem, czy się udało sfilmować. Dosyć to ciężkie jest jednak. Dzisiaj czwartek, jutro ćwierćfinał Niemców z Hiszpanami. Ale nie ma tu takiego zajoba, jak bywało w latach poprzednich, jak pamiętam, 2014, jak Niemcy zostali mistrzami świata, jak pokonali Brazylię chyba z 7-1, albo w 2006, co też pamiętam, jak sami organizowali mistrzostwa świata. Było trochę Holendrów, spotkaliśmy w ostatnim czasie, Szkotów, no ale szybko wyjechali, Polaków, chyba jeszcze szybciej. No ale tych aut niemieckich z flagami narodowymi, no nie ma. Także emocji dużych też chyba nie ma. Co do auta, naszej Mazdy, jak widzicie, przejechane tylko 23 174 km. To są pierwsze wykonane przez nas kilometry i tak naprawdę pierwsza, można powiedzieć, jazda próbna, bo sprzedawca nie pozwoli podczas oględzin na wykonanie jazdy próbnej. Miał focha. Młody chłopak, syn właściciela, teraz też miał problem, bo przygotował rachunek, a właściwie to była tylko kopia, jakaś kserówka, która została wysłana do klienta, klient podpisał, wysłał z powrotem skan, ten skan wydrukował i twierdził, że to jest oryginał dokumentów i doszło do małego spięcia. No ale udało się postawić na naszym, czyli na moim. No i udało się wydobyć oryginał dokumentu z pieczątką, mimo że ostro się stawiał. Pierwsza jazda próbna, no i coś tam stuka w
tylnym lewym kole. Zaraz stacja benzynowa, więc zerkniemy. Już zatankowane. Nie wiem, czy teraz widzicie to, bo pięknie tutaj widać w tym cieniu. No niestety ja tego nie widzę w kamerze. Muszę... O, teraz pięknie. Ten przód. No i tu prawy bok. Dzień kolejny, czyli piątek. Wczoraj był czwartek, jak się pewnie domyślacie. Udało się dojechać do Polski dość późnym wieczorem, około 22. Szczęśliwie w kole nic nie stukało. A wspominałem o tym, że stuka czy puka. Okazało się, że to było przekleństwo, które rzucił Niemiec za nami. Udało się kopnąć w koło i poleciało na bok. Nic nie stuka, nic nie puka. Auto jedzie prosto. Żadnych usterek, żadnych brzydkich ikonek. Jedziemy teraz do Świebodzina. Za chwilę Sulechów. Tam się umówiliśmy z panem Krzysztofem. Właśnie do nas dojeżdża 14:13. Pociąg przyjeżdża do Świebodzina. Oddamy auto. To jest 2022 rok, tylko 23 811 km obecnie, no więc to może stukać. Oprócz tego regulera do bicia, do niczego tu się nie można przyczepić, auto jedzie perfekcyjnie. Trochę zapuszczone, brudnawe miejscami, to fakt, ale jak nowe. No prawie jak nowe. No i ciekawostka, bo pan Krzysztof do tej pory cały czas jeździ Passatem B4, także teraz będzie przesiadka na naprawdę nowoczesne auto. Różnica dosyć duża. Nie zamierza naprawiać tych gniotek. Po weryfikacji wysłaliśmy zdjęcia panu Krzysztofowi i filmiki pokazujące, jak duże są te uszkodzenia. Konsultował to gdzieś tam ze swoimi ludźmi. No i stwierdził, że koszty ewentualnej naprawy są zbyt wysokie. Po prostu auto będzie tak jeździło. No to wypatrujcie gdzieś w Warszawie, bo na pewno będzie się rzucać w oczy ten egzemplarz, bo tych baston widać. Do następnego odcinka. Do zobaczenia.